Polish children from war-torn homeland, refugee slaves of labor camps in Siberia, losing not only a sense of identity, but a home that they could call their own. Some, all of 10 years, carrying their siblings in different groups, traveled long and arduous journeys of thousands of miles from Russia through Iran, Afghanistan, and today's Pakistan to reach to their healing destination in India. Siostra, brat i ja trafiliśmy do sierocińca w Aszchabadzie. Następnie z Aszchabadu sierocińcem do Meszchedu. Po jednym postoju takim raptem mąż czy brat zaginął gdzieś. Poszukiwanie, gdzie jest Czesiek. No i w końcu okazało się, że kierowca go przyprowadził. Z rana dowiedziałyśmy się, że po południu będziemy przejeżdżać granicę persko-indyjską. Ruszyliśmy z rana i nie mogłam doczekać się granicy. Nareszcie auta zatrzymały się przed łańcuchem. To była granica i po sprawdzeniu dokumentów pojechaliśmy dalej. Koło Delhi było bardzo dużo miast i nazbieraliśmy po ogromnych pudełkach cukierków. Zaczęliśmy się zbliżać do Bombaju. Wyładowali nas do aut i przez miasto powieźli do Bandry. Z daleka było czuć morze, a nasz dom leżał nad samym morzem, tylko trzeba było przejść przez ulicę, falochron i można było kąpać się. Mieszkaliśmy w willi otoczonej tak zwaną dżunglą, w której było pełno palm kokosowych i daktylowych. Po pewnym czasie zorganizowano transport do Indii. Bardzo atrakcyjne dla mnie było to, że były alarmy i na brzegu już stał pociąg, wagony kolejowe wjeżdżały prawie do wody. Tyle pamiętam. Po wagonach błyskawicznie rozniosła się wieść, że jesteśmy na miejscu. Wysiadamy w pośpiechu, gdyż kilkudniową podróż pociągiem nie byliśmy zachwyceni. Na dłuższe refleksje nie ma jednak czasu. Czeka nas jeszcze ostatni, 30-kilometrowy odcinek drogi. Cóż to znaczy wobec tych kilku tysięcy, jakie mamy za sobą? Niemniej wszyscy są bardzo ciekawi, więc w pośpiechu wsiadamy do podstawionych wojskowych samochodów. Obsługują je żołnierze indyjscy w mundurach marynarskich. Później zaprzyjaźnimy się z nimi bardzo serdecznie. Jak ciężarówki zabierały dzieci z Aszchabadu w Turkmenistanie do Indii przez Persję, to mama Jadwigi myślała, że się zabierze razem, no ale musiała zostać. I Jadwiga pojechała wobec tego sama. To samo stało się z mamą Jerzego. Musiała zostać w Związku Radzieckim, a myśmy razem z Jerzem pojechali do Indii. Balachadi, 25 kilometers from Jamnagar, within the soulful state of Gujarat, where human compassion is customary since generations,
Jam Sahab built a home for about 1,000 of these Polish children who lived here from 1942 to 1946. A witając kolejne grupy tych dzieci mówił: nie uważajcie się już za sieroty. Jesteście teraz Nawanagarajczykami, a ja jestem Bapu, ojciec wszystkich mieszkańców Nawanagaru, w tym również i wasz. Jestem tutaj znowuż, na tym wzgórzu, Balaczadzi, na moim wzgórzu. Tu zaczynały się zabudowania kuchenne, tam były bloki nasze, mieszkalne. Tam w głębi widać zbiorniki wody. To były nasze płuca, płuca nasze, naszego osiedla. Bardzo ważna czynność, tam była woda. Life was creating a very different breath of love for two young teenage survivors who had traveled difficult journeys alone to find a home under Bapu's protection in Balachadi. Wszystko mi się spodobało, no bo była pierwszą dziewczyną, którą ja się w ogóle zainteresowałem. A kiedy jej powiedziałem, że się w niej zakochałem, to był dopiero 1995 rok. Ja już byłem w związku, a ona była w ten czas wolna i prawdopodobnie miała zamiar kogoś sobie znaleźć. No a ja jej nie miałem nic do oferowania. No a potem ona też się związała z kimś. W związku z tym to już zupełnie nie można było nic na ten temat mówić. Ja tu nie czuję się gościem. Przyjeżdżam tu któryś raz, bo ten teren jest moją drugą ojczyzną był. Także traktuję się tu jako swój. Nie jako gość, ale jako swój na swoim terenie. No, I remember when you came, because we were very excited. We watched your camp being made, because it was where we used to live in the summer. And then my father said, today they are coming, and then you must come and meet them when they have settled in their camp. And we came and we see all of you there. And we said, but where have they come from? So Bapu told us that he had said he was adopting you, that you had come from Poland. And now these are your brothers and sisters. We asked Bapu, hey Bapu, why are they still living in Balachadi? Why can't they come and live in Jamnagar? So Bapu said, no, they're living in that camp, because I have built it and it is our money, our family's money, which is looking after them. That is why we have adopted them. And we had to do this because the colonial powers didn't want us to receive them. But I said, it is my business who I adopt and who I maintain. So I have to do it on land that is our private land and with my
our private money. Till they find homes, they are going to be Jamnagris. Bapu, oprócz poczucia, stworzenia nam poczucia bezpieczeństwa w tym okresie, jednocześnie dbał o to, abyśmy nie zatracili swojej tożsamości narodowej. W związku z tym, zresztą sam lubił Polskę, znał trochę polską kulturę, nasze obyczaje częściowo. W związku z tym chciał, żebyśmy my to zachowali. W związku z tym Machalania dostarczała nam różnego rodzaju materiały, jakieś inne rzeczy, które wspomagały nam odtworzyć naszą kulturę. Czy pani może pamięta naszych opiekunów, nauczycieli i księdza Plutę? Father Plutę. Yes, we remember him because he was the adult who used to interact with us. And Colonel Jeffrey Clark, who was in charge of the administration of your camp from my father's side. And then my mother brought in Kathy to look after your health problems. So she used to be the interaction with the doctors who came from Jamnagar. And she was the one who made sure that you got all the right things, the medications and timely things.